Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 6.0. Zapraszam serdecznie. Mamy tutaj grę na 10 minut, komentujemy ruchy. Ranking 2,71 wysoki e, i lecimy z tematem. Może ruch E4? Tym razem jest ruch C5. No i tradycyjnie Skoczek F3, obrona sycylijska. Zobaczymy, jaki wariant szykuje się. Wariant Najdorfa prawdopodobnie. No więc dobra, wejdźmy w ten temat. Zagrajmy sobie tradycyjnie wariant Najdorfa. Skoczek bije na D4. Zobaczymy też. E, a jednak nie, jest ruch G6. Skoro jest ruch G6, to zagrajmy sobie ruch C4, czyli to będzie struktura maroczego, tak zwana. Te pionki w centrum mogą być silne, aczkolwiek one nie są takie groźne czarnymi. Dla czarnych, czarnymi tutaj jest sporo normalnej gry. I wystawimy sobie gońca na E2, żeby pilnować pola G4, potem gońca na E3. Tra tradycyjna sprawa, normalna rzecz. No i wstawmy gońca na E3. I zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Tutaj mm, będę planował oczywiście krótką roszadę. Hetman D2, wcześniej może ruch F3. Planem czarnych może być na przykład spróbowanie dojścia do ruchu D5, ale tak chyba grają rzadko z tego co kojarzę. Zobaczymy, jak się to rozwinie, póki co mamy tradycyjną pozycję i robimy sobie roszadę. Zabezpieczamy króla. Tutaj przed ruchem. O, jak przeciwnik zagrał tutaj, to nie muszę się martwić o ruch Hetman D2. Mogę zagrać go od razu, bo nie muszę się martwić, że skoczek mi wleci teraz na G4. No bo go już nie ma. Ale teraz planem białych jest y, uspokojenie gry. W sensie może nie uspokojenie, tylko przestawienie swoich figur na bardzo optymalne pozycje, wyczekanie troszeczkę pozycji, bo jesteśmy wyżej ustawieni. Mamy lepsze centrum więcej przestrzeni i to czarne muszą się wysilić, no i zobaczcie, tutaj będzie tak, e, posunięcie F3 trzeba zagrać pilnować pola G4, tu się pilnuje możliwe, że taki ruch jest też do wykonania, e, nawet po wybiciu gońca czarne wcale nie mają złej pozycji, wręcz przeciwnie, chyba bardzo stabilnie, bo pionek będzie pilnował pola D5 ale do tego zagrania jeszcze trzeba dotrzeć e, tutaj też można taki ruch wykonać i w sumie ja go zagram, słuchajcie wycofam skoczka, przytrzymam skoczki chodzi o to żeby nie było dużo wymian. Co już w zasadzie czarne mogły uczynić, ale jak dają czarne możliwość właśnie zagrania w taki sposób, to skorzystam z tej okazji. Czy ten ruch jest prawidłowy? Do końca nie wiem. Myślę, że taki normalny. Tak, jest skoczek A5, przeciwnik będzie mocno mi na tego pionka napierał, więc go obronimy. No i teraz myślę, że bardzo fajnym planem jest wstawienie wierzch na linię D i C. Hetman czasami może przejść sobie tędy. Ale też trzeba uważać na skoczka C3, żeby tu nie było z odsłony bicia i nie było jakiegoś poświęcenia. Często jest też tak, że B5 jest e, grane przez przeciwnika. Skoczek na D5. Według mojej oceny czarne trochę się tutaj jakby, można powiedzieć, gubią. No zobaczcie, skoczek A5, skoczek wrócił. Dobra, wieża C1. Wchodzimy sobie w ten temat. Tak po prostu, standardowo. Na linie, bez jakiegoś głębszego planu. Póki co po prostu ustawiam lepiej figury. E, tu skoczek broni, Hetman wszedł. Skoczek jakiś będzie plan pewnie. Dobra, wieża D1, wzmocnijmy Hetmana. Źle, błąd. Słuchajcie, podstawiłem. Podstawiłem skoczek F3. Nawet można zbić Hetmanem na C3. Podstawka z mojej strony i on to wykorzysta. Właśnie, nie wykorzystał. i Hetmanem zagrał i wrócił. Słuchajcie, Hetman C3, bicie tutaj i odbija. Dziwne, nie zauważył, przeciwnik tego nie zauważył. Stawię prowokacyjnego skoczkę na D5, żeby zagrał na E6 i osłabił punkt D6, ewentualnie może tak zagrać, ale też moja figura może wejść na B6, właśnie. I moja figura wchodzi na B6 i przeciwnika tutaj będę troszkę chyba miażdżył. Nie wykorzystał tej taktycznej możliwości, mógł tu przeciwnik zagrać i zdobyć materiał. I z dobrą pozycją. Zagram H3, żeby zaplanować F4 i ten skoczek nie będzie miał już dobrego wyjścia. F5 prawdopodobnie trzeba zagrać. Właśnie, F5 będzie ruchem dla niego dobrym. Musi być dobrym ruchem, bo inaczej skoczek będzie miał kłopot. No F6 nie sądzę, zamyka gońca. F5 jest bardzo fajne. Bicie, bicie pionkiem. Może nawet hetmanem. Ciężko stwierdzić do końca. Zobaczymy, jak się to ułoży, więc myślę, że ruch F5 powinien przeciwnik zagrać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Jak ktoś w tych tematach czarnymi jest obeznany, no to takie ruchy gra raczej szybko, co nie? Kwestia właśnie treningu. No dobra, zobaczymy. Jak to się wszystko ułoży? No na pewno w tej sytuacji skoczek ma problem. Zagrał F5, zagrał. I goniec tutaj też jest troszeczkę stłomszony. Choć nie ukrywam, że ruch F4 chyba jest atrakcyjny mimo wszystko, bo to pilnuje pola E5. Skoczek będzie musiał się wycofać. I wybicie tutaj wybicie pionkiem. Może wstawienie potem gońca na F3 tak po prostu lub na D3. Panie Skoczek, C2 stoi, bo pilnuje dobrze pola, chociaż tutaj to pole jest też dobrze bronione. No i teraz tak. Na pewno Skoczek odejdzie. Nie wiem nad czym on się zastanawia. Tutaj chyba nie ma innego lepszego zagrania z jego strony. Więc ten ruch na pewno jest zagrane, do zagrania. No i tutaj muszę wybić. Muszę wybić. Hetman nie wybije raczej, bo dostanie plombę taką. Dokładnie, zbił pionek. No i teraz tak, czy zagrać tutaj? Myślę, że tak. Po prostu ustawimy lepiej figurę. Mogę dostać ruch E6, wtedy cofnę skoczka i ten pionek będzie atakowany. Wprawdzie skoczek F7 będzie świetnie go bronił. Tyle, że sobie cofnę po prostu figurką. Albo nawet i tutaj. Jeszcze się zastanowię, bo kwestia, właśnie cofnięcie figury musi też mieć jakiś sens. Jak mam dwie możliwości ciekawe, to warto je rozważyć z uwagi na to, gdzie, ten potem, gdzie potem skoczek może lepiej sobie zagrać. Pytanie, czy tutaj? Już sobie myślę nad E5, E6, ale E5 może też. Chociaż E5 nie będzie najlepsze, bo skoczek. No właśnie, bo skoczek na E5 będzie mi stał bardzo dobrze tutaj cały czas. Pytanie, czy nie wybić, bo jeżeli wybije pionkiem, to są jakieś tam taktyki i wtargnięcie wierzą. Bicie i bicie skoczkiem. On będzie miał rozstrzelone pionki, zaryzykujmy. Znaczy, nie, nawet, nawet to nie jest ryzyko, bo on mógłby przepchać pionka. Dobra, zbił skoczek. No, i chyba grzecznie trzeba gońcem wrócić. Pilnować tutaj pól. Cały czas bierzemy pod uwagę. A, poczekajcie, taki ruch jest jeszcze. Ale ja mam tu przesłony. Zawsze mam gońca na E3. Wtargnięcie drugim skoczkiem. F4. Może ta druga wieża na F1 teraz powinna. Przypatrzyć się pionkowi i żeby ta wieża z C1 zagrała na D1. O, tak będzie chyba najlepiej. Pionki, on ma już szczerbatę, więc to jest plus dla białych, plus białymi. Czasem taka podstawka, słuchajcie, może nastąpić. Czasem można się po prostu też pomylić zwyczajnie. W każdym wypadku, e w tym momencie jest dobrze. No i wracamy gońcem. Tu nie ma co też ukrywać, że ten ruch jest dobry. Dobra, wymiana i myślę, że tak skoczkiem. On zagra mi tu, tu nie może. Skoczkiem. Przestawmy skoczka. Zobaczcie, cel w ogóle w sycylijskiej w tym wariancie jest osiągnięty bez żadnego problemu. Dzięki złej grze czarnych. Bo skoczek D5 stoi świetnie. I jeszcze przestawienie skoczka na F4. Skoczek na F4 i skoczek na D5 drugi będą stały fantastycznie. Niemal że idealnie, taki ruch może nastąpić, to wtedy skoczek D5, I tu wszystko pilnujemy. Dobra, tutaj nic nie widzę. Pionka zbić nie wolno, skoczek wchodzi ładnie na D5. Ładne przestawienie pion... tych figur, przepraszam. No tak, on też oczywiście ma skoczka na E5, coś za coś, tylko ten skoczek stąd jakoś wielkiej groźby mi chyba nie jest w stanie uczynić. Hetman na H6 prawdopodobnie. To właśnie najtrudniejsza gra jest taka, żeby potem jakoś progres robić w pozycji, gdy już mamy bardzo dobrą b5, jest możliwe, więc zagrajmy a4, przeszkodźmy przeciwnikowi. Czasem ten ruch a5 bardzo stłamsi te pionki i teraz tak, on nie ma za bardzo rozwoju figur, znaczy może tak i tak próbować, no i tak pewnie może zrobić, tak pewnie zrobi. Tutaj strzałki nie ma, koniec pilnuję, więc też jest ok. No, jeszcze mam zanadrzu wieża F1, jakoś specjalnie się nie trzeba tu śpieszyć. Skoczek się będzie chciał tu przestawić, jak zagram wieżą tutaj, to skoczek wejdzie tu. Dobra, ale mimo wszystko chyba taki ruch zagram. Nawet jak on zagra tutaj. To ten jeden skoczek też będzie miał jakieś, jakieś pole manewru. Tak czy siak, ten skoczek tam jest w stanie zagrać. Tu A4 pilnuje, tutaj pilnuje, wieża D1. Dobra. I teraz już wie, mam ustawione optymalnie. Z tej pozycji jestem bardzo zadowolony. Możliwe, że będę planował skoczek B6, chyba że on będzie chciał wymienić. To wtedy mamy możliwość nawet zbicia Hetmanem i wtedy wzięcia pionka. Już wtedy pozycja się bardzo posypie. W każdym razie. Przestawienie tych figur dało dużo fajnych możliwości. Jeszcze jakby taka pozycja była, był ruch białych, to myślę nad biciem. Bicie, bicie, bicie. Już tego planu nie mam. No dobra. Goniec F7. On tu planuje jakiś Schachermacher. Skoczek B6 zagrajmy. Z prostym planem. Wzięcie pionka. On tak będzie chyba mógł zagrać. Tu widełek nie ma, ale jakby skoczkowi chciało się odejść na G6, to ciach. I tutaj na końcu jest zdobycie jakości. No czarne mają trudniejszą pozycję, czasu mniej. Tak, wieża tutaj będzie planowana. Doskonale to dostrzegam. Pytanie, czy właśnie bicie teraz tu jest w porządku? Wieża zagra tu albo tam. Czy mój Hetman się wyplącze? Mój Hetman się wyplącze. Wzięcie pionka. Dobra, Hetman może zagrać na C7. Tu trzeba będzie odbić gońcem. Hetman C7 straszmy. I tu pilnujmy, tu atakujmy. Niekoniecznie ja chcę wziąć. Niekoniecznie ja chcę wziąć kolejnego pionka. Jeden jest zdobyty, to już jest bardzo dużo. Gońcem zbiłem jasne, żeby tu bronić. Nie podstawiać. No i nawet chyba można tak później spróbować. Chociaż koszenie pionków. To już chyba czysta formalność, tak mi się wydaje. Zobaczcie, że też zagrałem debiut, którego ja zwykle nie grywam. Podszedł tego logicznie. Fakt, tam była podstawka na początku, to się powtarzam. Przeciwnik nie wykorzystał, no trudno. Nie widział tych typowych, typowych taktyk. No i cóż. Tu jest dobrze. Jeszcze tak się stanowią tutaj, tutaj, strach i zasłona, więc nie tracimy niczego. Skoczek. Skoczek będzie chciał tu wjechać, ale podstawił. Przeciwnik już podstawił. No i to zwykle bywa w ciężkiej pozycji z czasem, jak się tutaj to... Niestety, czas, czasu mało, to się podstawia bardzo szybko. Wieża E8 nie ma niczym, nie ma co przejmować. Hetman sobie wróci. O, z figurą więcej. Chyba już nie trzeba za dużo komentować. Skoczek wróci, skoczek D5. Tu jakieś groźby są. Skoczek E5 prawdopodobnie. Nawet chyba wierzą, będzie można zagrać zbił. Pionkiem czy skoczkiem? Skoczkiem, żeby dalej była groźba. Groźby nie ma. Zagram tutaj. I takiego ruchu też nie ma, bo Hetman pilnuje wieży, a tu mocno atakujemy. Przeciwnik myślał, że zdobywa materiał, ale niestety nie. Zerknijmy sobie tylko w przegląd tam, gdzie podstawiłem. I już Wam pokazuję, gdzie był wielki błąd z mojej strony. I tutaj jest teraz, to jest przewaga plus 1, słuchajcie, bez żadnego wysiłku. Ale zwykle tak silniki pokazują. No i to jest błąd, tak. No tutaj, tak jak mówiłem, albo hetmanem zbijać, albo skoczek F3. Po wybiciu gońcem, powiedzmy, jest bicie gońcem. No i przeciwnik ma po prostu przewagę ogromną, nawet kolejnego pionka może skosić. Dwa pionki więcej, przewaga czarnych bezdyskusyjna. No, miałbym w trąbkę. Przeciwnik tego nie widział. No dobra. Szukam sobie kolejnej osoby. No i mam kolor czarny. Już przeciwnik prawie 200. Robią się te partie bardzo ciekawe. Mamy ruchę 4. No dobra, niech będzie C5. Skoro tam była partia białymi w Sycylu, to teraz czarnymi. No i też zagrajmy D6. Bardziej mnie tu interesuje wariant Najdorfa, ale skoczek na C3. Jeszcze wariant Najdorfa nie jest stracony, bo po D4, po wybiciu, będzie A6. No i właśnie tak nastą nastąpi taka kolejność. Czy kolejność jest odwrotna? O, Hetmanem zagrałeś. To zagram nietypowo A6, bo mógłbym skoczkiem zaatakować, ale on zagra gońcem. Zagram A6, żeby mieć od razu skoczka. Wyjdzie praktycznie na to samo, zobaczcie, tylko że stępem tego hetmana atakuje. Okej, okay, no to tutaj plany są proste. Gramy E6, żeby wyprowadzić gońca. Wcale się nie boimy tutaj długiej roszady. Po wybiciu możemy sobie spokojnie wybić pionkiem. Gonie C7, E5 jest kompletnie niegroźne. A6 jest już zagrane, więc skoczek na nie wleci. No i to jest też typowy, typowy wariant w Sycylu. Ktoś może się go przestraszyć, no bo białymi e, mamy fajny rozwój, więcej przestrzeni. On jest ok, on jest ok z jednej i z drugiej strony, kwestia tylko jak dalej będziemy i jakie ruchy wyko będziemy wykonywać. No, zobaczymy, jak się to potoczy. Tu jest też fajny wariant. Goniec bije, goniec zbije. Jeżeli Hetman zbija pionka wszystko do końca, to wybijamy i zbijamy na C3. I to też jest bardzo ciekawy. Ciekawy moment czarnymi, gdzie czarne mają w spoko pozę. Bo piona mniej, ale zepsute pionki przeciwnika. No i też daleko strategicznie na no to będziemy spoglądać. Tutaj zagrałeś. To ciekawe. Ja myślę, że tak mogę zagrać po prostu. Zejść ze związania, pilnować E5 i straszyć na gońca. Tu jeszcze ruch mnie interesuje, ale bicie, 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 bicie. No może być w sumie też nie do końca ciekawe czarnymi. Ale to ja nie muszę grać B5 oczywiście. Zagrał gońcem, ok. Myślę, że koniec D7. Najpierw wyprowadzimy ostatnią figurę z planem, może takim, może takim i przestawienie gońca. Bo on będzie grał wieżą. Ustawi sobie maksymalnie swoje figury na najlepszych pozycjach. Dokładnie. Ale też chyba taki ruch jak wieża D8 może być ciekawy. Zrobienie roszady. No tutaj roszada może być grana. wieża D8. Przypinujmy gońca na D7. Takie wejście skoczkiem czasem jest ok. Może być niebezpieczne. Oj, może być bardzo niebezpieczne. Bicie, bicie. Skoczek powiedzmy będzie musiał odejść. No właśnie. Próbujmy wyjaśnić sprawę z gońcem. Zagrajmy H3. Chyba zbędny ruch. Wyjaśnijmy sytuację z gońcem. Jeżeli go nie zagra tutaj, to wiecie, on będzie prowokował do E5, żeby zająć pole, to też ma dużo sensu. Aczkolwiek D6 jest dobrze pilnowane. Goniec na E3? Dobra, tu z Roszadą się nie śpieszmy. Zagrajmy B5 i będziemy straszyć tego skoczka. Tam miał chyba typowe zagranie skoczek D5, tak jak w sycylijskiej to bywa. Skoczek E5 wygląda też bardzo fajnie teraz. E, dobra, i skoczek E5, bicie, bicie. Skoczek E5. E, słuchajcie, po wybiciu tu czarne stoją w porządku. Bo e, te pionki zdwojone, one nie są słabe wcale. A już będę miał opcję A5, A4. Tylko jeszcze z królem muszę zrobić porządek. Chyba na roszadę czas. E, bo teraz tak, jak on zbije, zbije, odejdzie hetmanem, bo to jest taki typowy ludzki odruch, bo ten goniec może zagrać, on nawet już odszedł. Chyba sobie zrobimy teraz ruszadę, połączymy wieżę i będę bardzo szybko chciał grać taki ruch. Chociaż taki ruch też jest ciekawy. B4 jest... O, B4 było bardzo dobre, bo skoczek tutaj i hetman A5 i on nie miał co robić ze skoczkiem. Przeoczyłem to. Przeoczyłem, ruszada była zbędna. Za szybko zagrałem. Yy, możliwe, że jak on zagra G4 czy coś w tym stylu, to to wejdzie teraz. Patrzcie, pokażę wam, że to wejdzie. B4. A nie, chwila! Wróć, Krzysztof! Przecież, jak ja tu zagram, to on ma gońca. Dobra, zwracam honor. idę wieżą, pilnuję pola B6, podstawiłem pionka. Dobra, trochę się rozkojarzyłem. Eee, to znaczy, on nie może teraz zbić, bo tam skoczek wisi, ale jak on zbije tutaj i tutaj, to wtedy będzie mógł. Ale wtedy mam tutaj, liczmy warianty: tu, 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 tu. E, eee, to będę do przodu. Ten wariant nie przechodzi. Po G5 zawsze mam wybicie. Dobra, ten wariant nie przychodzi cudem. Znaczy, może nie cudem, tylko że to się tak po prostu czasem w Sycylu układa. Tu mogłem. Teraz tu będę mógł zagrać. Headman A5 będę mógł zagrać. I zobaczcie: odparliśmy takie pozorne niebezpieczeństwa w, post w postaci właśnie, znaczy w grze białych. Pozorne niebezpieczeństwa, bo ktoś się może. Ktoś po prostu może nie lubić grać tak czarnymi, co nie? Takiej kontry. Ale polecam, bo to uczy stabilności w szachach, takiej em, dojrzałości w grze, może bym się wyraził. Nie od parady gra wielu zawodników, gra obronę sycylijską, słuchajcie. Bardzo dużo dobrych graczy gra sycylijską. Bo to jest debiut niełatwy, ale jest ambitny, rozwijający i dający dużo możliwości. E, dobra, tutaj trzeba wybić po prostu. Możliwe, że skoczkiem zbije, co będzie zbędne. Jego atak tu jest zbyt wolny. Ok, i teraz wlatujemy Hetmanem i już grozimy bezpośrednim atakiem. Chyba zdobywamy materiał. <coughs> Przepraszam. Tutaj F4 może nastąpić jeszcze. Powrót, F5. I chyba bicie do końca. E5 też bicie, tu się wszystko zgadza. F4 oczywiście wygląda groźnie. Fajnie sobie zagrać takie posunięcie, ale tutaj chyba nic się nie dzieje. Wracamy sobie z koczkiem, a zdobycie figury już wisi na włosku. No OK Tu się trzymamy, tu jest chyba dobrze. według mojej oceny. Nie ma też jakichś poświęceń tutaj, chociaż jak zbiję tu, to może gdzieś tam dziabnie, ale zawsze ja nie muszę zbijać na E6. Bo chodzi o to, że jak na przykład bym zbił, to go nie zbija tu. Jak wybicie, to skoczek tam coś miesza, ale to też się trzyma, Mnóstwo figur. No więc też jest komfort duży na to, żeby sobie oddać jakieś figury później po zdobyciu. Bo białym nic lepszego nie zostaje jak szalony atak. Bo jak nie zaatakują białe mocno, to nie uzyskają nic. Zapewne przeciwnik coś kombinuje, ale wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo stabilnie. Skoczek broni E7, skoczek broni D7. No i okej. Okay. Powinno się tutaj wszystko zgadzać. Jest E5. No tak jak mówiłem, przeciwnik będzie próbował mnie tutaj mocno oszukać. Zastanawiam się nad tym biciem. Biciem, biciem. I nawet nad tym się zastanawiam. On mi zbije figurę. Ja tu. Dalej będzie bardzo dobrze i stabilnie. Eee, no, zbić chyba tu muszę od razu. Bo teraz po tym, jako ja zbiję, on zagra ońcem na F4 się bardzo komplikuje. Możliwe, że on teraz wymusił na mnie, co? Aha, rozumiem. E, po prostu e, nie ma tego ruchu. Okej. Okay. Nie ma bicia na A4. No ale dla mnie się pojawiły też dobre y, korzyści. Bo po wybiciu pionkiem. Po prostu hetmanem sobie mogę zbić. Jakość więcej. I kolejne groźby. Tak, no ale wymyślił sobie to dobrze. Najmniejsze zło prawdopodobnie. Muszę zerknąć banalizę zaraz po partii, jak to będzie wyglądało. Bo on teraz nawet może myśleć, słuchajcie, nad jakimś poświęceniem, i to jest też typowe w Sycylijskiej. No właśnie, i poświęcił, słuchajcie. I to poświęcenie może mieć dużo sensu, bo będzie mógł mi tutaj odbić. Bardzo dobrze zagrał. Teraz tak, jak ja zbiję, potem się będę musiał zasłonić. Paskudnie to będzie wyglądało i tutaj skoczek będzie wisiał. Nie mogę tego wybić, więc prawdopodobnie muszę zbić tu. Muszę zbić tu. No nie mogę sobie pozwolić na to, żeby odbić skoczka i króla bardzo odsłonić. Odbiję po prostu. On może mi zbić tutaj. Ja wtedy chyba wierzą będę musiał odbić. Trzymać się tutaj, pionka F7. No tak, ale widać, że gość kombinuje i to się też chwali, bo jakby grał statycznie, mówiąc w cudzysłowie, to by tutaj szybko poleciał. Bardzo szybko by poleciał. A tak, jeszcze miesza, miesza na szachownicy. No, mam ten komfort, tak jak mówiłem, komfort gry z jakością. Więcej. No, on może odbić oczywiście. Powtarzam, się już teraz odbije. Tu z koniec będzie wisiał pionków troszkę więcej. Nawet jeden pionek więcej, tylko ale aż jeden pionek więcej po takich perturbacjach. Panie, że na tej linii jest skoczek, który broni E7 ten jest nieatakowany. Dużo się dzieje w tej pozycji. No, on ma minutę na zegarze. Odbił jednak postanowił. A, bo grozi teraz tu. Jednak postanowił w ten sposób zagrać. No tak, jak ja zbiję tu, to on tu, a ja będę miał taki ruch. Dobra, wymieniam, wymieniam, bo wymienić muszę i wieża E8 bronić gońca. Też muszę. Też może podjął dobrą decyzję, taką praktyczną. No z atakiem tutaj na moje terytorium chyba będzie mu ciężko. Jeszcze pozostaje mi. Problem rozwiązania swoich figur. Jakiś taki ruch zbiję tu do końca. Będzie mnie stać na to, że odda oddać dwie figury za wieżę chyba. No ciekawie. Hetman G4 to chyba tak muszę zagrać. Chyba muszę z koczkiem od razu tak zagrać dokładnie. Uciekać taki ruch jest też u niego ciekawy. Ale ja wtedy też mam Hetman H5 z próbą wymiany. Nawet chyba od razu ten Hetman musi tu zagrać. Żeby się wybronić z tych tutaj takich jego zapędów. Bicie, bicie, nic nie widzę. Tak szybko wybił. Aha, bo ma 10 sekund. I zagrajmy tak. Pianek wisi, ale też próba wymiany, wiesz. No to do końca chyba dla mnie nie było dobre. No tak, zaatakujmy. No, już mam mało czasu. E, ta pozycja jest wygrana czarnymi, tylko no jeszcze trzeba troszkę tam by było pewnie. E, troszeczkę uważać. Czekajcie, ja tutaj e, w poprzednim filmiku scenę miałem zepsutą. Wybaczcie. Już naprawiam. Ok, zobaczmy analizę. W poprzedniej analizie był problem. Tu jest OK. B5 każe. I tu już przewaga czarnych. B5. B5 każe grać silnik. Tak zostało zagrane. Skoczek E5 jest OK. Roszada jest OK. G4. B4. A, i koniec B5, koniec B5. Nie zauważyłem tego, słuchajcie, przecież Hetman broni skoczka. Bardzo prosta taktyka z mojej strony. I wygrana bardzo szybko. E, wieża B8, no właśnie, niepotrzebnie. Strzał, strzał. Koniec Hetman tu, F4. Już białe mają plusik? Niewiarygodne, jak to się toczy. Ostro. Tak, tak. Tak. F5? Co to są za ruchy? A co po tym? Tak, coś komputer pokazuje. I tutaj. A, bo grozi bicie i grozi mat. Wow, no mówiłem o tych taktykach, które się pojawiają. No, te pionki mogłyby mi tutaj zaszaleć nieźle. O kurczę. Tu się już wszystko powymieniało. No i tutaj już jest. Dosyć łatwo. No tak, tu jest przywaga, tu jest wygrana. Tylko, że jeszcze trzeba troszeczkę precyzji, na pewno pionkiem trzeba było maszerować. Dobra, moi drodzy, ciekawe partie, podstawki. E, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.